jasnym zarządu koła ja bym pragnął powitać dyrektora biura od posła Tadeusza Motowidło, pana Mariana Sujkowskiego. Brawo. Które to biuro, pan poseł, jest sponsorem dzisiejszych naszych nagród. Chciałbym też w imieniu od razu zaznaczyć i podziękować za tradycję już u was w naszym kole o tym, że takie zawody są organizowane, są sponsorowane. Jest to jakiś oddźwięk też sam sobie. Chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to bardzo serdecznie państwu chcieliśmy podziękować. Podziękować, poseł na to szczególnie zwracam uwagę, podziękować za to, że możemy z wami tutaj być. Przecież kochani, to już wieloletnia tradycja, że wspólnie spotykamy się w maju na łonie natury i robimy wspólnie coś, co sprawia nam niesamowitą frajdę, niesamowitą satysfakcję. Należymy do rodziny, grupy osób pozytywnie zakręconych i naprawdę robimy to, co lubimy, a z drugiej strony oddziałujemy bardzo pozytywnie na środowisko, bo nikt jak wy nie wie lepiej, jak dbać o to środowisko naturalne, a wy to czynicie na tym. Za to bardzo serdecznie pan poseł prosił, abym państwu w jego imieniu podziękował. Tak, klasyfikacji kobiet pierwsze miejsce wynikiem 1575, jeśli było Agnieszka. Brawo! Brawo! Wśród kobiet drugie miejsce wynikiem 1315, Kolonko Gabriela. Brawo! Kategorii juniorów pierwsze miejsce wynikiem 1985, kolega Krupa Bartek. Brawo! Klasyfikacji juniorów drugie miejsce wynikiem 1850, kolega Daniel Juraszczyk. Klasyfikacji juniorów wynikiem 1545, trzecie miejsce, kolega Świerczek Artur, wodzista Książki. Brawo! Czwarte miejsce wynikiem 1510, Duda Przemysław, Radlin. Brawo! Tak. Kategorii seniorów pierwsze miejsce wynikiem 2620 Mura Bogusław. Brawo! Gratuluję. I proszę dyplom. I szafę sobie kup. I nagrodkę. Klasyfikacji seniorów drugie miejsce wynikiem 2235 Murakami. O! Tym teraz gorszy. Boguś, nie uciekajcie, zdjęcie zbiorowe. Klasyfikacji seniorów trzecie miejsce wynikiem 2205 kolega Pietrzyk Robert, Władysław Trocki. Gratuluję. Podobało się Władysławowi. No, myślę. Klasyfikacji seniorów. Czwarte miejsce wynikiem 2040 Zbigniew Poślizło. Brawo! No, Agnieszka odbiera, tak? No to dobrze, że tata nie przyszedł, bo mógłby mnie zabić. Przeszkodowałem we schowaniu. Piąte miejsce wynikiem 1910 Korzonek Janusz, Radlin. Brawo!
Szóste miejsce, wynikiem 1875, kolega Filip Piotr, Włodzisław Śląski. Brawo. Siódme miejsce, wynikiem 1680, Łuczak Jerzy Rady. Brawo! Brawo, Jerzy! Brawo! Proszę Państwa, bardzo krótko, ja bym bardzo chciał serdecznie podziękować za kontynuację, ponieważ kontynuujemy dzieło, kiedyś rozpoczęliśmy i to się cieszy zainteresowaniem. Również chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie na rzecz tego środowiska, a robicie to bardzo profesjonalnie i dobrze. Dlatego też moja skromna osoba tylko i wyłącznie może się dołączyć i wspólnie razem z Wami spędzać te tu chwile.